drodzy Państwo, dokładnie 110 lat temu, w 1914 roku, w rogu lata, pojawiła się iskra nadziei na spełnienie pragnień naszych przodków, o które walczyli w czasie powstań narodowych w XIX wieku. Wybuch I wojny światowej doprowadził do konfrontacji państw ościennych, naszych zaborców, Rosji, Prus, czyli Niemiec, oraz Austro-Węgier. Po raz pierwszy od wielu lat zaborcy stanęli przeciwko sobie, walcząc m.in. na terenie dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Polacy służyli we wszystkich armiach zaborczych, ale także tworzyli własne jednostki wojskowe wspierające poszczególnych uczestników wojny. Tak było ze słynnymi legionami Piłsudskiego formowanymi w granicach Austro-Węgier. Podobnie było na terenie zaboru rosyjskiego, gdzie tworzono m.in. Legion Puławski czy Legion Lubelski, złożone z Polaków. Polacy na frontach I wojny światowej walczyli jednak nie tylko w szeregach armii zaborczych. Walczyli również na Dalekim Zachodzie, w armii francuskiej, a później tworząc własne formacje, takie jak Błękitna Armia. Walczyli na dalekiej Syberii, a później przez Japonię i długą podróż morską docierali do odradzającej się II Rzeczypospolitej. 11 listopada to data, którą przyjmujemy jako oficjalny dzień rozpoczęcia niepodległości II Rzeczypospolitej, choć w rzeczywistości proces ten trwał znacznie dłużej, już od 1916 roku, a ukończył się w roku 1921. To właśnie wtedy, wiosną 21 roku, Polska podpisała traktat z sowiecką Rosją. Armia Czerwona, którą pokonano w ramach wojny polsko-bolszewickiej, między innymi w cudzie nad Wisłą w 1920 roku, ale także w bohaterskich bojach na terenie Lubelszczyzny, choćby pod Komarowem, musiała się wycofać. Rzeczypospolita II odrodziła się w granicach obejmujących tereny dzisiejszej Polski, ale także innych państw, Ukrainy, Białorusi, Litwy czy fragmenty Łotwy. Była państwem silnym, ale trudnym do scalenia, bo składała się z ludzi mówiących w innych językach, z wielu narodowości. Różnice walutowe, różne armie, uzbrojenie, wszystko to trzeba było doprowadzić do wspólnoty i na to nasi przodkowie przeznaczyli dwudziestolecie międzywojenne. Cały czas dbano jednak o rozwój wojska, bo to silna armia gwarantowała bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej. Zbliżał się rok 1939. Od pewnego czasu w III Rzeszy rządziła partia hitlerowska, na której czele stał Adolf Hitler. Wyraźnie zaznaczano wartości, jakie związane były z narodowością niemiecką, z tradycją germańską, deprecjonując wartość, znaczenie, a nawet człowieczeństwo szeregu innych narodów, w tym narodu polskiego. Warto powiedzieć, że w okresie międzywojennym na terenie całej Polski, ale w tym powiatów łukowskiego, lubartowskiego, chełmskiego, znajdowało się wiele wsi, gdzie dominującą część mieszkańców stanowiła narodowość niemiecka. Po dojściu Hitlera do władzy relacje pomiędzy tymi rodzimymi Niemcami a Polakami pogarszały się z dnia na dzień. Członkowie niemieckich organizacji działających na terenie Polski pod pozorem szkoleń, spotkań kulturalnych agitowali Niemców, w szczególności młodych, do antypolskiej działalności. Młodzi Niemcy z terenu Polski wyjeżdżali do dużych majątków niemieckich znajdujących się na Pomorzu, w Wielkopolsce, a po powrocie w rodzinne strony tworzyli struktury organizacji zwanej Selbstschutz, która odegrała znaczącą rolę podczas kampanii wrześniowej, tworząc tak zwaną piątą kolumnę, czyli siły wewnętrzne sprzeciwiające się Wojsku Polskiemu, a następnie oferując Niemcom listy polskiej inteligencji, najważniejszych, najbardziej zasłużonych przedstawicieli narodu, których miano zlikwidować w ramach akcji AB. Młodzi Niemcy po przegraniu przez Polaków jesiennej kampanii byli powoływani do tworzonych na terenie Lubelszczyzny, w Lublinie, w Chełmie, koszarowych oddziałów Selbstschutzu, czyli formacji tak zwanej niemieckiej samoobrony. Były one nadzorowane przez oficerów SS, jednej z najbardziej zbrodniczych formacji. Warto też choć na moment zatrzymać się na jesieni 1939 roku,
gdy przez te tereny właśnie przetoczyła się ostatnia wielka bitwa kampanii polskiej 1939 roku, stoczona przez oddziały samodzielnej grupy operacyjnej po lesie, dowodzonej przez generała Kleberga, z niemieckim 14. Korpusem Zmotoryzowanym. Mimo dwukrotnej przewagi Niemców, Polacy odnieśli tu taktyczne zwycięstwo, ale sytuacja na całym froncie uniemożliwiła jego wyzyskanie. To, że ostatnia bitwa polskiego września, stoczona między 2 a 6 październikiem 1939 roku, miała miejsce właśnie na tych ziemiach, przyczyniło się do ich szczególnego postrzegania przez Niemców. Powszechnie uważano, że właśnie na tym terenie są zawiązki polskiej partyzantki sprzeciwiającej się niemieckiej okupacji. Drodzy Państwo, sytuacja taka utrzymywała się aż do wiosny 1940 roku. Wspomnieliśmy przed momentem podczas uroczystości tragedię katyńską. Podobna tragedia, a dla lokalnych mieszkańców pewnie na jeszcze większą skalę, miała miejsce w połowie kwietnia 1940 roku właśnie tutaj, w Józefowie i okolicznych miejscowościach. W północno-wschodniej części wsi Józefów mieszkała 5-osobowa rodzina Adolfa Kastnera. Człowiek ten jako jeden z nielicznych tutejszych Niemców mieszkających w Józefowie i Bielanach był pozytywnie nastawiony do Polski i narodu polskiego. Ganił prohitlerowskie zapędy i zamiłowania swojego młodszego syna Edwarda, który z wielkim entuzjazmem wstąpił do wspomnianej przeze mnie organizacji, jaką był Zelbschutz. Opinię taką wyrażało wiele osób. Bardzo często odwiedzano rodzinę Kastnerów, była ona dobrze znana wśród okolicznych mieszkańców. To właśnie ją wybrano jako rodzinę, która miała dać zarzewie do mordu na polskich mieszkańcach tych terenów. Plany zrodziły się w kręgu SS i Zelbschutzu. Dokonano rozpoznania, w ramach którego SS-man Imbeck, plutonowy granatowej policji Piotr Wiśniewski oraz okoliczni mieszkańcy Marceli Pękalski rozpoznali ten teren. Wytypowali rodzinę Kastnerów do popełnienia zbrodni, o którą chciano oskarżyć polskie podziemie, polskich partyzantów, po to, by wzniecić w niemieckiej ludności tych terenów chęć zemsty na Polaka. Do dzisiaj zresztą utrzymuje się czasem, że wśród zbrodniarzy byli przedstawiciele miejscowej ludności Zygmunt i Bolesław Mazurkowie, co dowiedziono jest nieprawdą. Natomiast najpewniej wśród grupy, która w nocy 13 kwietnia 1940 roku napadła na gospodarstwo Adolfa Kastnera, znajdował się jego syn z pierwszego małżeństwa, Edmund. Bardzo możliwe, że on obok wymienionych przeze mnie wcześniej wziął udział w mordzie na swojej własnej rodzinie. Obserwujemy teraz, jak pod osłoną nocy niemieccy oprawcy zakradają się do domu Adolfa Kastnera. W domu rozlegają się strzały. Kolejno mordowany jest Kastner, jego żona oraz troje dzieci, córka i dwóch chłopców, 8- i 6-letni. W gospodarstwie tym znajdował się jednak zaprzyjaźniony z Kastnerem Roman Szymecki. Jego również planowano zabić, ale pod osłoną ciemności, w świetle latarek, strzał okazał się niedokładny. Szymeckiemu przestrzelono szczękę i policzek, ale odzyskał on przytomność i ruszył do sąsiednich domów po pomoc. Został rozpoznany przez sąsiadów i zaopatrzony. Drodzy Państwo, warto o tym pamiętać, warto przypominać raz jeszcze, że wiele dowodów poszlakowych zebranych w profesjonalnych naukowych badaniach
prowadzonych przez regionalistów wskazuje na to, że zamordowanie Kastnerów to dobrze przygotowana, przemyślana prowokacja niemiecka. Zamordowany wraz ze swoją rodziną, choć był przecież Niemcem, to jednak jako jeden z nielicznych akceptował polską władzę, przyjaźnił się z Polakami i był pozytywnie nastawiony do II Rzeczypospolitej. Mało tego, jego syn Johan Hanys wziął udział w kampanii polskiej 1939 roku w mundurze żołnierza Wojska Polskiego. Roman Szymecki uzyskał pomoc, a miejscowe władze i mieszkańcy wysłali gońców do okolicznych miejscowości oraz władz, policji, żandarmerii, by poinformować o zbrodni, jakiej dokonano nocą 13 kwietnia 1940 roku. Napastnicy w pierwszym momencie pozostali nierozpoznani, co pozwoliło Niemcom na kontynuację tego wysnutego przez nich planu, na dokonanie prowokacji i oskarżenie o mord przedstawicieli polskiego podziemia antyniemieckiego. Mieszkańcy doglądali gospodarstwa Kastnera, sprawdzali, czy rzeczywiście wszyscy nie żyją i przekazywali wieść o tym wydarzeniu z jednego domu do drugiego, od jednej rodziny do drugiej, z gospodarstwa do gospodarstwa, a poprzez umyślnych ze wsi do sąsiedniej. Informacja ta dość szybko rozeszła się wśród niemieckojęzycznej ludności tego terenu. Wzbudziła poruszenie i zaniepokojenie, bo przekazywano, że w nocy polscy partyzanci zamordowali rodzinę Kastnera. Około północy z 13 na 14 kwietnia 1940 roku raport o tym wydarzeniu dotarł do Lublina. Natychmiast dowodzący na miejscu Otilo Globocnik, dowódca lubelskiej SS i policji, wydał rozkaz o odprawie, na którą zaprosił na godzinę 7.30. Prowadził ją dowódca lubelskiego Zelbszucu, Sztandartenführer Ludolf von Alfensleben. Zebrał podległych sobie oficerów, wyznaczył zadania i wysłał kolumnę wojsk do Józefowa. Akcja w Józefowie była ważnym elementem wpajania bezwzględności w działaniach Volksdeutschów powołanych do służby w ramach oddziałów Zelbszutz. Rangę wydarzenia w ich oczach miał podnosić fakt udziału w akcji najwyższego dowództwa SS, sprawującego nadzór nad lubelskim Zelbszucem. Powołano do niego mieszkańców Lubelszczyzny, narodowości niemieckiej, a wśród funkcjonariuszy Zelbszucu znaleźli się również mieszkańcy Józefowa, Bielan, innych okolicznych miejscowości w wieku poborowym. Około 8 rano 14 kwietnia Johana Kastnera, syna zamordowanego, wysłano do domu z Lublina. On również był funkcjonariuszem Zelbszucu. Godzinę później, około 9, do Józefowa wyruszyli oficerowie miejscowej SS i Zelbszutz. Natomiast główne siły Zelbszutzu dotarły na miejsce w kilku kolumnach. Pierwsza z nich około godziny 14.30 14 kwietnia 1940 roku. W jej skład wchodziły cztery ciężarówki transportujące żołnierzy Zelbszutzu i SS liczące po 25-30 osób w każdej oraz cztery samochody terenowe, tak zwane Kübelwagen, w których transportowano przedstawicieli formacji SS. Kolejne grupy docierały do Józefowa nieco później. O 16.30 druga grupa, trzy ciężarówki i jeden samochód, a o 17.00 grupa ostatnia, złożona z jednej ciężarówki. Na podwórzu posesji Kastnera zorganizowano odprawę oddziałów niemieckich. Łącznie do udziału w akcji przeznaczono od 200 do 250
żołnierzy z formacji Selbstschutz, czyli z tych sił samoobrony, oraz między 30 a 40 funkcjonariuszami SS. Gdy kolejne grupy docierały na miejsce, żołnierzom postawiono pierwsze zadanie. Każdy z nich w kilkuosobowych grupach miał wejść do domu Kastnera i zobaczyć zamordowaną rodzinę. Był to rodzaj haniebnej, okrutnej motywacji, którą starano się zmobilizować chłopców z Selbstschutzu do mordowania swoich niejednokrotnie sąsiadów, przyjaciół, kolegów. Budzono w ten sposób chęć zemsty, poczucie nienawiści do Polaków, bo cały czas powtarzano, że dzisiejszej nocy tego mordu dokonali dawni polscy żołnierze, przedstawiciele polskiej partyzantki, ci, którzy nie akceptują i nie chcą podporządkować się niemieckiej władzy na terenie Polski i Lubelszczyzny. Prowadzący odprawę, dowódca niemiecki mówił: teraz każdy z was musi wejść do wewnątrz domu i zobaczyć, co zrobili polscy bandyci. A następnie przemawiał do podległych sobie żołnierzy: na własne oczy zobaczyliście, do czego zdolni są Polacy. Jak zostały zmasakrowane zwłoki naszych rodaków. W taki sposób miejscowa ludność traktuje etnicznych Niemców. Musicie udać się do wyznaczonych wam wsi, aresztować mieszkających tam i przyprowadzić ich tutaj. Macie być bezlitośni, ponieważ w przeciwnym wypadku to wy i wasze rodziny możecie stać się kolejnymi ofiarami takich zbrodni. Każda drużyna, każda grupa otrzyma miejscowego przewodnika. Będą to nasi członkowie Selbstschutz z tego terenu. Dowódcy kompanii, dowódcy plutonów, ogłosić zbiórkę. Wydanie rozkazów, skierowanie do poszczególnych miejscowości kolejnych następujących po sobie grup i rozkaz do odjazdu. Rozkaz do wyłapywania Polaków i pacyfikacji wsi Bronisławów, który już w Lublinie 14 kwietnia w godzinach porannych został wyznaczony jako miejscowość, która ma zostać spalona i zrównana z ziemią, a jej mieszkańcy poddani eksterminacji. W przeprowadzonej odprawie do akcji zostały wytypowane następujące miejscowości: Bielany, Bronisławów Mały, Józefów Mały, Kolonia Hordzież, Kolonia Serokomla, czyli Kępa, Nowinki, Wólka Serokomelska oraz Zakępie. Jak wspominali sami Niemcy, uczestnicy tej haniebnej operacji, otrzymaliśmy rozkaz zabrania wszystkich napotkanych Polaków z okolicznych osad i miejscowości, to jest mężczyzn, kobiet i dzieci, na miejsce zbiórki. Być może doszło tutaj do nieporozumienia pomiędzy nami. Niektórzy zabrali tylko mężczyzn, natomiast inne grupy zabierały wszystkich. Każda z naszych grup składała się z 5-6 funkcjonariuszy. Aresztowania objęły promień sięgający kilku, może nawet 10 kilometrów, a w toku akcji okazało się, że aresztowani są nie tylko mieszkańcy wyznaczonych miejscowości, ale także osoby przypadkowo znajdujące się, przejeżdżające tego dnia przez wspomniany przeze mnie teren. W związku z tym trudno jest do dzisiaj określić jednoznacznie tak liczbę osób aresztowanych, jak również liczbę zamordowanych w samym Józefowie oraz w innych miejscowościach w trakcie prowadzonych działań. Aresztowanych Polaków nakazano przyprowadzić w wyznaczone miejsce zbiórki. Z lakonicznych opisów, które dają najczęściej
polscy świadkowie, którzy przeżyli te tragiczne wydarzenia, miejsce zbiórki znajdowało się za stodołą Kastnera. Członkowie Selbstschutz z kolei mówili, że na początku drogi prowadzącej do zagrody Kastnerów ustawiono inne grupy funkcjonariuszy, które przejmowały od nich ludzi. A zatem z całą pewnością na terenie gospodarstwa Kastnera doszło do tej tragicznej, haniebnej akcji, w wyniku której zginęło ponad 200 przedstawicieli miejscowej ludności, ludności polskiej, zamordowanej przez rodaków. Około 15:30 do domu Kastnera przyjechał komendant Policji Granatowej, kapitan Franciszek Dobromirski, wraz z trzema funkcjonariuszami i kilkoma żandarmami niemieckimi. Spisał raport, rozmawiał z funkcjonariuszami SS oraz dowództwem Selbstschutzu i wyjechał. Około 16:30 na miejsce zbrodni przyjechała druga grupa funkcjonariuszy, o której wspominałem, a pół godziny później kolejna z nich. Grupy po wyznaczeniu im zadań ruszały do kolejnych miejscowości, gdzie miały zagarniać ludność, zbierać ją, formować z niej kolumny i prowadzić do Józefowa. Jedną z takich grup, w skład której wchodzą zarówno żołnierze SS, jak i przedstawiciele formacji samoobrony, Selbstschutz, właśnie wkracza do wsi. Niemcy podchodzą do zabudowań. Sprawdzają, czy są w nich mieszkańcy. Typują poszczególne domy po to, by wyciągnąć z nich mieszkańców. Za moment wieś stanie się świadkiem tragicznej historii. Dowódcy wydają rozkazy, wyznaczają grupy, zabezpieczają teren i rozstawiają broń maszynową, z której za kilka godzin, zgodnie z historią, około 18:30 rozpocznie się egzekucja. Polacy są wyciągani z domów. Zbierana jest ludność. Mężczyźni, a w niektórych miejscowościach również kobiety i dzieci. Warto powiedzieć o tym, że to przedstawiciele niemieckiej ludności Józefowa przygotowali w momencie tragedii dwa oficjalne pisma. W pierwszym z nich zwrócili się do lubelskiej komendy SS oraz dowództwa Selbstschutz o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zbiorowej zemsty na polskich mieszkańcach okolicznych terenów. Ponieważ zginęło 5 przedstawicieli narodowości niemieckiej, żądali wyrażenia zgody, akceptacji, by za każdego zabitego Niemca zamordowano 100 Polaków. Ostatecznie dowódca lubelskiego Selbstschutz, pułkownik Alvensleben, zmienił tę decyzję, obniżył ją, ograniczając tą tragiczną statystykę do 50 Polaków za jednego zamordowanego Niemca. Początkowo również niemieccy mieszkańcy tych terenów domagali się, by mordem objęci zostali wszyscy przedstawiciele polskiej ludności. Mężczyźni, kobiety, dzieci, starcy. Ostatecznie zadecydowano jednak o tym, że pluton egzekucyjny miał rozstrzeliwywać tylko Polaków w wieku od 20 lat, aż do wieku, który nie pozwalał na trzymanie broni w ręce. A zatem wszyscy mężczyźni w sile wieku mieli być zamordowani. Zebrano ich w szeregi, ustawiono jeden przy drugim i salwami z karabinów maszynowych
rozstrzeliwano jeden rząd po drugim. Jeden po drugim. Dziesiątkę po dziesiątce. Gdy zginęło ponad 100 Polaków, z których część w zamieszaniu podczas egzekucji mniej lub bardziej skutecznie próbowała ucieczki, do akcji wkroczyli funkcjonariusze SS. Przeglądając pole usiane poległymi Polakami, dobijając ich z broni krótkiej i z pistoletów maszynowych. To działo się w Józefowie, na skraju gospodarstwa Kassnera 14 kwietnia 1940 roku od godziny 18:30 polskiego czasu. Ale to nie koniec tej strasznej tragedii. Bo jak wcześniej wspomniałem, do egzekucji, do mordu wyznaczono więcej miejscowości, a grupy z Elbschutzu złożone z niemieckich mieszkańców lokalnych terenów, wspierane przez funkcjonariuszy SS, docierały do nich w różnych godzinach, łapiąc miejscową ludność. Jak się zdaje, z dowodów historycznych możemy wnioskować, że najciężej dotknięty został Bronisławów. Dotarła tam grupa niemiecka złożona z pierwszej kompanii z Elbschutz, w skład której wchodzili przedstawiciele lokalnej ludności, a prowadził ich do tych strasznych działań sąsiad, mieszkaniec Bronisławowa, Niemiec lokalny, nazwiskiem Kyn. Szukał prawdopodobnie zemsty na Polakach za to, jak potraktowano jego i jego rodzinę. Jego syn należał do niemieckiej siatki szpiegowskiej już przed wybuchem jesiennej kampanii w 1939 roku. Następnie, gdy Niemcy napadli na Polskę, zaangażował się w działalność szpiegowską. Przekazywał informacje na temat stacjonowania polskich oddziałów, a także tego, gdzie potencjalnie znajdują się żołnierze pozbawieni możliwości obrony. W związku z tym został zabity przez polskich żołnierzy za działalność szpiegowską na rzecz wrogiej potęgi, jaką była III Rzesza. Kin szukał zemsty i zemstę tę znalazł na swoich sąsiadach w Bronisławowie. Bronisławów płonął, a kolejna niemiecka grupa docierała do skraju wsi Nowiny. Zgodnie z raportami, jakie dotarły do dowództwa niemieckiego w Lublinie, to właśnie w Bronisławowie i Nowinach mieli znajdować się bandyci, którzy brali udział w mordzie na Kassnerze. Gdy grupa z Elbschutzu i przedstawicieli SS dotarła do Nowin, spalono dwa gospodarstwa tam się znajdujące. Zamordowano 12 Polaków, wśród których znajdowało się 5 dzieci. Dzieci niejednokrotnie kilkuletnich. Zamordowano również kobiety, osoby starsze, nie oszczędzono nikogo. Trudno dzisiaj znaleźć jakiekolwiek wyjaśnienie i usprawiedliwienie dla tych zbrodni. Trudno zamknąć nasze oczekiwania w słowach przepraszam, w prośbach o wybaczenie. Natomiast naszym obowiązkiem jest mówienie i pamięć o historii Józefowa, Bronisławowa, Nowin, wszystkich tych miejscowości, które zostały w sposób szczególny dotknięte wydarzeniami z 14 i 15 kwietnia 1940 roku. Drodzy Państwo, myślę, że dzisiaj trudno nam to sobie wyobrazić, ale warto spróbować, że to niebezpieczeństwo, o którym
opowiadamy, które oglądamy od kilkudziesięciu minut, nie było niebezpieczeństwem, które przyjechało do nas, przyjechało do kolejnych miejscowości wprost z III Rzeszy. Tym niebezpieczeństwem, tym zagrożeniem w znakomitej większości przypadków okazywali się sąsiedzi, z którymi mieszkańcy Józefowa, Bronisławowa, Nowin, wszystkich innych miejscowości stykali się, znali, widywali od kilkunastu, kilkudziesięciu lat, niejednokrotnie przez całe swoje życie. Można byłoby powiedzieć, że znali ich od podszewki, a jednak w obliczu wojny, w obliczu tej strasznej tragedii, jaką przyniósł do Polski nazizm wraz z wojskami III Rzeszy, okazało się, że to nie wieloletnie dobrosąsiedzkie stosunki, czy później nieco chłodniejsze, ale jednak neutralne współistnienie decydują o naszej przyszłości. O tej przyszłości decydują emocje, które potrafią zrodzić się w krótkiej chwili. Tymczasem do Józefowa docierają kolejne grupy Polaków zebrane przez pododdziały z Elbschutzu i SS, rozsyłane do miejscowości, zbierające żniwo śmierci i zniszczenia. Na horyzoncie widać łuny pożarów. Płoną Nowiny, płonie Bronisławów, a do Józefowa dociera grupa Polaków zebranych z tamtego terenu. Tym razem, jak Państwo widzicie, w jej skład wchodzą już nie tylko mężczyźni, ale również kobiety i dzieci. Ostatecznie, gdy 14 kwietnia wieczorem wraz z jednym z ostatnich grup dojeżdżających do Józefowa z Lublina dotarł pułkownik Alvensleben, podjął on decyzję o zmianie wyznaczonych rozkazów. Tak jak wspominałem, ograniczył liczbę eksterminowanych ze 100 do 50 Polaków za jednego zamordowanego Niemca. Ponadto nakazał mordować tylko ludność męską w sile wieku, natomiast wyłączać, selekcjonować z grupy poddanej egzekucji kobiety, dzieci i starców. Przed nami, drodzy Państwo, proces selekcji polskiej ludności prowadzony przez oddziały z Elbschutz oraz SS. Zobaczcie Państwo, jak grupę polskich jeńców otacza kordon złożony z żołnierzy z Elbschutzu oraz SS-manów. Jak raz jeszcze przeczesywane są wszystkie domostwa, wyciągani z nich mężczyźni, jak oddzielani są od kobiet i dzieci. Matki, żony próbują ratować, bronić swoich mężów, swoich synów, braci. Ale oddzielani są tylko ci najmłodsi i najstarsi. Kobiety, korzystając ze zmroku oraz z zamieszania i tumultu, używają swoich ubrań, by przebierać, ratować chłopców, nakrywać ich głowy chustami. Być może chociaż jeden, chociaż dwóch, chociaż kilku wyślizgnie się z tej tragicznej obławy. Być może uda się uratować chociaż mojego syna, chociaż mojego brata. Niemcy w bestialski sposób
separują grupy od siebie. Odsuwają kobiety, odsuwają dzieci, natomiast mężczyzn wyznaczają do egzekucji. Kolejne grupy mordowano w sposób jeszcze bardziej zorganizowany. Ich członkom kazano kłaść się na ziemi. Wiązano ręce z tyłu. Następnie podnoszono ich z ziemi i po wykonaniu kilku kroków mordowano strzałami z karabinów. Drodzy Państwo, spróbujmy sobie wyobrazić i uświadomić to, że w skład plutonu egzekucyjnego wchodzili sąsiedzi mordowanych, niemieccy żołnierze z Elbschutzu, którzy do tego oddziału, do tej grupy mającej mordować polską ludność, zgodnie z przekazami i świadectwami zgłaszali się na ochotnika, pałając żądzą zemsty za, jak już dzisiaj wiemy, rzekomo przez Polaków dokonany mord. Grupa kobiet i dzieci zostaje przepędzona, odesłana, po to, by pozbyć się świadków. Funkcjonariusze z Elbschutzu, żołnierze SS, otaczają kordonem miejsce egzekucji, by przygotować się do mordu kolejnej grupy. SS-mani w sposób szczególnie zaangażowany i pełen przemocy rozstawiają wyznaczonych do egzekucji Polaków. Jeden szereg obok drugiego. Jedna piątka za drugą. Naprzód marsz. A przecież wszyscy wiedzieli, co ich czeka, gdy byli kładzieni na zimną ziemię. W kwietniu, o tej porze, jak mówią przekazy i relacje, temperatura sięgała minus 3, minus 4 stopni. Polakom nakazano zdjąć odzienie wierzchnie, pozostać tylko w spodniach i koszulach. Położonych na ziemi wiązano sznurami, a następnie seriami z karabinów maszynowych mordowano jedną grupę po drugiej. Gdy pole usłane było zamordowanymi Polakami, przechodzili przez nie pojedynczo podoficerowie, oficerowie, żołnierze SS, żołnierze z Elbschutzu, dobijając tych, którzy wydawali się być żywi. Pomimo tego, jak dzisiaj wiemy, kilkudziesięciu osobom udało się ujść z tych tragicznych wydarzeń. To dzięki nim, jak również dzięki zeznaniom niemieckich świadków, dzisiaj możemy nawiązać do tego, co przed 84 laty stało się w Józefowie, Bronisławowie, Nowinach i na okolicznym terenie. Drodzy Państwo, egzekucja trwała kilka godzin. Zakończyła się prawdopodobnie w godzinach późnowieczornych, być może około godziny 22, po czym odesłano funkcjonariuszy z Elbschutz oraz SS na, okrutnie to zabrzmi, zasłużony odpoczynek. Następnego dnia o godzinie 5 rano ogłoszono pobudkę, przygotowanie do kolejnego dnia
zajęć. Tym razem przewidziano pochówek i zamaskowanie zbrodni dokonanej przez oddziały niemieckie. Od godziny 7:30 rozpoczęto znoszenie do zbiorowej mogiły ciał poległych Polaków. Na skraju posesji Kastnera wykopano dół o wymiarach 2,5 na 10 metrów. Z jednej strony lekkim ukosem obniżający się. Jego głębokość wynosiła od 1,80 m do 2 metrów. Z grupy pozostałych przy życiu Polaków wyselekcjonowano kilkanaście osób, którym wyznaczono za zadanie prowadzenie tego tragicznego pogrzebu. 6 naszych rodaków układało ciała w tej masowej mogile. A gdy ponad 200 zwłok znalazło się już wewnątrz grobu, nakazano im stanąć na szczycie tej piramidy trupów, na ciałach swoich sąsiadów, braci, ojców, po czym raz jeszcze bestialsko ich zamordowano. Do Józefowa przywieziono wozami wapno zamówione z Serokomli, którym zasypano ciała złożone w zbiorowej mogile, a następnie 3 pozostawionych przy życiu Polaków dokończyło zasypywanie zbiorowego grobu. Później tę 3 zaprowadzono w ustronne miejsce, nakazano wykopanie mniejszego dołu, w którym zamordowano kolejnych 2. Ostatni pozostający przy życiu miał zasypać tę mogiłę, a następnie wykopać grób dla siebie samego. Drodzy Państwo, dzisiaj oglądamy wydarzenia, które nawiązują do tej historii. Patrzymy na jakieś zwierciadło wydarzeń sprzed 84 lat. Ale pamiętajmy, że w rzeczywistości poziom okrucieństwa i bestialstwa był nieporównanie większy. A podnosi go jeszcze fakt, że mord ten dokonany był na ludziach, których żołnierze z Elbschutzu znali, z którymi na co dzień spotykali się, widywali, rozmawiali. Zwłoki, które rozrzucone były na odległości kilkudziesięciu, może nawet kilkuset metrów, zbierano na wozy, a następnie wozami zwożono do wspomnianej przeze mnie zbiorowej mogiły. Trudno nam sobie dziś wyobrazić, że człowieka można podnieść, przewieźć i wyrzucić jak worek piachu. Że swojego sąsiada można pozbawić godności. Można zamordować w tak bestialski sposób. A warto o tym, drodzy Państwo, pamiętać, że obok tych ponad 200 zamordowanych, którzy znaleźli się w Józefowie, co najmniej kilkadziesiąt osób zginęło w innych miejscowościach. Byli wśród nich nie tylko mężczyźni, ale także kobiety, maleńkie dzieci i osoby, które z całą pewnością nie miały już siły, by walczyć. Starcy. Wśród zachowanych relacji znajdują się opisy wydarzeń,
podczas których niemieccy funkcjonariusze z Elbschutzu, choćby w Bronisławowie, znajdowali matkę tulącą do swojej piersi dziecko z przestrzeloną głową. A niemiecka kula przez ciało noworodka zabiła również matkę. Zwęglone zwłoki znajdowano w popalonych domostwach na terenie Bronisławowa i Nowin. W tak bestialski sposób zamordowanych zostało ponad 200 naszych rodaków. Około południa 15 kwietnia 1940 roku większość sił z Elbschutzu oraz SS zostało odesłanych z powrotem do Lublina. W okolicy Józefowa pozostała tylko niewielka, prawdopodobnie kilkudziesięcioosobowa grupa mająca zapewnić bezpieczeństwo lokalnej niemieckiej ludności przed ewentualną zemstą ze strony polskiej. Wkrótce później, zgodnie z rozkazami dowódców niemieckich, wójt Reinhard Tews zorganizował sąsiadów, Niemców, którzy przejechali bronami przez pole egzekucji, starając się ukryć miejsce pochówku ponad 200 Polaków. Ponad 200 naszych przodków, bo przecież państwo, będąc tutaj dzisiaj, oddajecie hołd i pamięć nie ludziom z pierwszych stron gazet, nie ludziom z telewizji, z wiadomości, ale swoim przodkom, ich sąsiadom, którzy 84 lata temu zostali bestialsko zamordowani właśnie na tym terenie. Zbrodniom, mordom towarzyszyło swoiste motywowanie i mobilizowanie do szczególnego okrucieństwa. Pluton egzekucyjny, jak wcześniej wspominałem, złożony z kilku do 10 funkcjonariuszy z Elbschutzu, wymieniano co jakiś czas. Pozwalano mordercom odpocząć, nabrać sił do kolejnej tury egzekucji. A podczas tego odpoczynku pojono ich wódką, by jeszcze chętniej, jeszcze z większą werwą dokonywali zbrodni na swoich sąsiadach. By nie zawahali się ani przez chwilę, ani przez moment, bez względu na to, czy przyjdzie strzelać do kolegi ze szkolnej ławy, do sąsiada z zamiedzy, czy może do koleżanki, może do jej matki, która niejednokrotnie raczyła nas kubkiem wody albo garnkiem kwaśnego mleka. Wszystkie te normalne elementy codziennej rzeczywistości przestawały odgrywać znaczenie. Najważniejsza była zarysowana już 14 kwietnia 1940 roku idea zemsty. Idea, która wynikała z prowokacji przygotowanej przez Niemców właśnie w Józefowie. Jak państwo już wiecie i mam nadzieję, będziecie o tym pamiętać, będziecie o tym mówić swoim dzieciom i następnym pokoleniom, akcji niezwykle przemyślanej, zgodnie z którą zamordowana została rodzina Niemca sprzyjającego II Rzeczypospolitej, wspierającego nasze państwo, Niemca, który nie tylko wysłał jednego ze swoich synów w szeregi Wojska Polskiego, by walczył przeciwko Wehrmachtowi, przeciwko agresji III Rzeszy, ale także, który wyklął
wyrzucił z domu i pozbawił szacunku syna, który w sposób szczególnie zaangażowany dołączył do hitlerowskiego reżimu okupującego tereny Lubelszczyzny. Dwóch synów Adolfa Kastnera, Edmund i Johann. Edmund, który być może nie tylko brał udział w egzekucji Bronisławowa, ale również, nie możemy tego wykluczyć, wziął udział w mordzie na własnym ojcu. Z drugiej strony Johann, czy Hannes, jak mamy w polskich źródłach, od niemieckiego imienia Hans, czyli zdrobnienia od Johanna, który walczył w szeregach Wojska Polskiego, trafił do niemieckiej niewoli, ale jako Niemiec został z niej wypuszczony, a następnie nieochotniczo, a zgodnie z rozkazami, jako młodzieniec w wieku poborowym, wcielony w szeregi lubelskiego Zelbschutzu. Zresztą wspomniany przeze mnie już kilkakrotnie pułkownik Alvensleben, dowódca lubelskiego Zelbschutzu, rozdzielił następnie zadania pomiędzy tych dwóch synów. Johann właśnie miał wrócić na ojcowiznę. Miał zająć się gospodarstwem zamordowanego ojca, podczas gdy Edmundowi przeznaczono dalszą aktywną działalność w ramach niemieckich sił okupacyjnych. Drodzy Państwo, wspomniałem o alkoholu, bo odgrywał on niezwykle istotną rolę w motywowaniu zbrodniczej działalności funkcjonariuszy niemieckiego Zelbschutz oraz SS. Wśród najgorzej zapamiętanych z tych dwóch tragicznych dni, 14 i 15 kwietnia 1940 roku, był Unterscharführer Hermar Mobis. Po zakończeniu zbrodni w Józefowie, w Bronisławowie, wziął ze sobą dwóch funkcjonariuszy Zelbschutzu oraz własnego adiutanta i wyruszył do Serokomli. Wracając, pijany, rozochocony popełnionymi zbrodniami, napotkał na Polkę, 15-letnią Reginę Witek. Początkowo prosił ją, by zaprowadziła go do domu, by mógł skorzystać z toalety, napić się, posilić, ale ostatecznie pod wpływem alkoholu zmienił zdanie. Zaciągnął 15-letnią dziewczynkę do stodoły obok domu, gdzie dokonał najgorszej zbrodni, jakiej mężczyzna może dokonać na kobiecie, na dziecku. Gdy odmówiła mu posłuszeństwa, pohańbił ją siłą, a następnie bestialsko zamordował. A może raczej próbował dokonać tego mordu. Z całą pewnością taka właśnie była jego intencja. Ale pod wpływem alkoholu z bliskiej odległości trafił tylko w policzek dziewczyny, która straciła przytomność, ale nie została zabita. Gdy po oddaniu strzału wrócił do swoich kolegów, został zapytany, co się stało. Odpowiedział krótko, że zastrzelił kurczaka i żeby więcej nie pytać go o te wydarzenia, bo nie mają one znaczenia. Ale na jego nieszczęście Hermann Mibius miał pecha. Regina Witek, tak jak wspomniałem, trafiona w bok twarzy, przeżyła. Po odjeździe Niemców
została odnaleziona przez swojego ojca i odwieziona do lekarza w Adamowie. Tam udzielono jej pierwszej pomocy i skierowano z kolei pod opiekę lekarzy w Łukowie. Dzięki tej szybkiej interwencji dziewczyna przeżyła, a świadectwa lekarzy oraz mieszkańców pozwoliły na wytoczenie procesu Hermanowi Möbiusowi. Procesu, który mimo faktu dowiedzenia jego przestępstw zakończył się bardziej wyśmianiem młodej Polki, której zarzucono niepoczytalność, niż realnymi konsekwencjami dla całej grupy Niemców uczestniczącej w tym procederze gwałtu. Drodzy Państwo, zbliżamy się do końca nietypowej inscenizacji, bo oglądaliśmy nawiązanie do wydarzeń sprzed 84 lat, w których nie doszło do realnej walki. Być może, gdy mówimy, myślimy o rekonstrukcjach, wyobrażamy sobie dwie linie wojska, polskiego i niemieckiego, czy też innych, które walczą przeciwko sobie. Ale państwa, lokalna historia jest o wiele bardziej tragiczna, bo przeszłość zna miliony przykładów, w których żołnierz ginie w walce z żołnierzem. Ale zawsze wtedy mówimy, że te walczące strony giną w mniej lub bardziej, w cudzysłowie oczywiście, uczciwy sposób. Że strzał do przeciwnika noszącego mundur to zupełnie coś innego niż zamordowanie cywila. Historia Józefowa, Bronisławowa, Nowin, szeregu innych okolicznych miejscowości, do której nawiązujemy dzisiaj, dokładnie w 84. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, nie może zostać nazwana inaczej niż bestialską zbrodnią. Po zakończeniu egzekucji, przeniesieniu zwłok do zbiorowej mogiły, zasypano ją, tak jak mówiłem, zrównano z ziemią, zabronowano, a Niemcy nie wyrazili zgody na jakiekolwiek upamiętnienie tego miejsca, na usypanie chociażby niewielkiego kopca, który świadczyłby o bestialskiej zbrodni, o tej strasznej egzekucji. Dopiero po zakończeniu II wojny światowej w tym miejscu, które zapamiętali mieszkańcy, umieszczono krzyż. Przybywało do niego wiele osób, w szczególności tych, którzy szczęśliwie umknęli bądź przeżyli niemieckie kule i uciekli pod osłoną nocy, a także rodzin ofiar tej strasznej tragedii. Po 16 latach, w 1956 roku, dokonano ekshumacji w miejscu pochówku, podniesiono szczątki, zwłoki. Dzisiaj jeszcze przed inscenizacją, przed uroczystościami rozmawiałem z jednym z mieszkańców, z jednym z państwa, który urodził się w roku 37 i w czasie tych wydarzeń miał zaledwie 3 latka, ale wspominał ekshumację. Wspominał zegarki, teczki, inne osobiste przedmioty, po których rozpoznawano zamordowanych mieszkańców tego terenu. Podniesione zwłoki naszych przodków przewieziono i pochowano na cmentarzu parafialnym w Serokomli. Drodzy Państwo, tym oto sposobem w 84. rocznicę wydarzeń, dokładną 84. rocznicę wydarzeń, pragniemy
upamiętnić tych, którzy wtedy zginęli, tych, którzy przeżyli. Pragniemy przypomnieć i jasno nazwać oprawców, winnych, a naszym dzisiejszym, najmłodszym pokoleniom opowiedzieć historię lokalną. Opowiedzieć tragedię Józefowa z 1940 roku.